Legia akademicka to jakaś przygoda. Po pierwsze, nawiązanie nowych znajomości. Jest możliwość otrzymania nowych kwalifikacji po zakończeniu tej legii akademickiej, ale także oczywiście wymierne korzyści, typu finanse, tak jak żołnierz rezerwy, a także umundurowanie, wyżywienie, to już na miejscu w ośrodkach szkoleniowych. Wstępny plan dla studentów uczelni wyższych to taki, że do końca grudnia tego roku powinni złożyć wnioski w swojej macierzystej uczelni o przystąpienie do programu w ramach Legii Akademickiej. Zaliczenie części teoretycznej to już do kwietnia przyszłego roku i złożenie później wniosków o ćwiczenia praktyczne wojskowe.